W ostatnich tygodniach, a nagrywam to w listopadzie 23 roku, użytkownicy kont firmowych i reklamowych na Facebooku otrzymują masowy spam na swoje skrzynki odbiorcze w Messengerze. Przykłady takich wiadomości pokazuję teraz na ekranie. Generalnie ich głównym przekazem jest to, że Twoje konto zostało zablokowane, że naruszasz jakieś zasady, że zostałeś gdzieś oznaczony i inne tego typu rzeczy. Oczywiście w każdej takiej wiadomości jest też link. Pod którym możesz rozwiązać problem, który został opisany. I uwierz mi, nie chcesz w te linki klikać. Co należy zrobić w takiej sytuacji? Jeżeli ktoś prowadzi Twoje konto firmowe czy reklamowe na Facebooku, skontaktuj się z tą osobą w celu wyjaśnienia sytuacji. Natomiast jeśli sam zarządzasz swoimi działaniami na Fejsie, sprawdź, czy rzeczywiście nie masz jakichś problemów związanych z reklamami czy kontem, ale zrób to przez bezpośrednie wejście na swoje konto reklamowe czy stronę firmową. A nie poprzez klikanie w linki w jakichś dziwnych wiadomościach na Messengerze. Jeśli rzeczywiście na Twoim koncie widnieją jakieś błędy, no to oczywiście musisz w jakiś sposób je rozwiązać. Natomiast w większości przypadków, o których teraz mówię, yy, oczywiście nie ma żadnych błędów, ponieważ te wszystkie wiadomości są spamem, yy, które ma na celu to, żebyś kliknął w ten link. Ja nagrałem kilka filmów na temat Facebooka na, yy, na swojej stronie, na swoim kanale. I uwierz mi, mam bardzo dużo wiadomości z prośbą o pomoc w odzyskaniu jakiegoś tam skradzionego konta czy innych takich historii. Tego typu rzeczy zwykle można unikać właśnie poprzez ostrożne podejście do takich dziwnych wiadomości na messengerze, dziwnych maili i generalnie dziwnych linków. A więc podsumowując, uważaj w co klikasz i bardzo dobrze by było, gdybyś miał osobę, zaufaną osobę, z którą możesz konsultować tego typu sprawy na bieżąco. Przykładowo moi klienci, którym tworzę strony internetowe czy zarządzam jakimiś kampaniami w internecie, mają właśnie takie wsparcie w mojej osobie, zawsze mogą się zapytać. Ja im zawsze doradzę, co w danej sytuacji zrobić. Natomiast jeżeli Ty kogoś takiego nie masz, a potrzebujesz, to zapoznaj się z moją ofertą na stronie arturkosiński.pl. Jeśli jeszcze to oglądasz, to koniecznie zostaw kciuk w górę pod filmem, zasubskrybuj mój kanał na YouTube, moje media społecznościowe i widzimy się w kolejnym filmie.